Większość gwiazd w naszej galaktyce nie występuje samotnie, jak nasze Słońce, ale w ramach Układu zawierają dwie lub więcej gwiazd. Są to tak zwane gwiazdy podwójne lub wielokrotne. Wysoka rozdzielczość obrazu przekazywanego przez teleskop Hubble'a umożliwia rozróżnienie poszczególnych gwiazd w układach, które wymykają się obserwacji za pomocą teleskopów naziemnych. Nieliczne układy gwiazd charakteryzują się dużą odległością pomiędzy poszczególnymi gwiazdami, że można je zobaczyć z Ziemi. Te, których to dotyczy, krążą po orbitach tak dużych, że ich pokonanie zajmuje wiele dziesięcioleci, stuleci, niekiedy nawet tysiącleci. Większość gwiazd podwójnych i wielokrotnych krąży natomiast po orbitach dużo krótszych. Są one widoczne z Ziemi jako pojedyncze gwiazdy i mogą być wykrywane jedynie przy użyciu metod pośrednich. Najlepiej widoczne są tak zwane układy zaćmieniowe, w których orbity dwóch gwiazd są ułożone wobec siebie w taki sposób, że okresowo przysłaniają się nawzajem, co jest widoczne z Ziemi. Powoduje to powstanie krótkochwilowych zakłóceń ogólnej jaskrawości połączonej gwiazdy, łatwo odróżnianych od ciągłego pulsowania gwiazd zmiennych. Tak korzystne ułożenie względem Ziemi zdarza się jednak rzadko. O wiele więcej układów gwiezdnych odkryto dzięki spektroskopii. Analiza ciemnych linii przebiegających przez widmo gwiazdy może stać się źródłem informacji na temat nie jednej, ale dwóch lub więcej gwiazd. Ponadto każda z gwiazd w układzie wielokrotnym może oddalać się lub przybliżać do Ziemi, krążąc po orbicie, co skutkuje wyraźnym posunięciem doplerowskim. Ciemne linie widmowe przesuwają się w stronę fioletu, gdy gwiazda zbliża się do Ziemi, lub w stronę czerwieni, gdy się od niej oddala. Nieliczne układy gwiazd składają się z równorzędnych elementów. W większości przypadków jedna z gwiazd jest znacznie cięższa od pozostałych, ale lżejsze gwiazdy nie krążą po orbitach wokół cięższej, tak samo jak planety wokół Słońca. Zamiast tego wszystkie elementy układu krążą wokół ogólnego środka masy. Rozmiar orbity każdego z elementów jest uzależniony od procentowego udziału w masie układu. Przy wykorzystaniu takich informacji jak okresy orbitalne i siła przesunięć doplerowskich, w widmie każdej z gwiazd astronomowie są w stanie określić relatywnie, a niekiedy także dokładne masy poszczególnych elementów. W gruncie rzeczy gwiazdy podwójne są dla astronomów niezwykle użytecznym narzędziem, ponieważ wiele ich właściwości można zmierzyć. Możemy być pewni, że powstały w tym samym czasie i z podobnych elementów. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, w jaki sposób poszczególne właściwości, zwłaszcza masa, odzwierciedlają proces starzenia gwiazd. Niektóre z najbardziej znanych układów podwójnych widocznych na niebie składają się z gwiazd na różnym etapie życia. Na przykład Syriusz, najjaśniejsza gwiazda na niebie, jest w rzeczywistości układem podwójnym. W ramach tego słabszy element, Syriusz B, to biała gwiazda karłowata. Pomiar masy obu gwiazd wskazuje, że Syriusz B ważył prawdopodobnie dużo więcej niż Syriusz A w trakcie cyklu życia w ramach ciągu głównego. Dlatego też zestarzał się i osiągnął etap białego karła dużo szybciej.